Uwaga, uwaga, uwaga wszyscy! Pyszna lemoniada dla każdego. W zamian za maskotkę organizujemy zbiórkę zabawek dla domu dziecka. Maskotki, misie, przytulanki, wszystko co macie, przynoście! O, o, właśnie, a propos, Kaśka, ja przyniosłam maskotkę, przepiękną pomarańczkę. W takim razie masz przepyszną lemoniadę, a maskotkę odłożymy tutaj. Ale wiesz co, Gośka? Podziewałam się, że więcej tego uzbieramy. Narobiłam tyle lemoniady, a maskotek wcale nie ma tak dużo. Dzieci czekają na zabawki. O, ale skąd mamy je zabrać? Daj spokój, Kaśka, dopiero co zaczęłyśmy. Myślę, że zaraz na pewno przyjdzie mnóstwo osób z maskotkami. Obyś miała rację. O, zobacz, zobacz, ktoś idzie. Czy to pani dyrektor z naszej szkoły? Jestem taka dumna. Jestem taka szczęśliwa z moich kochanych uczennic, dziewczynki. Dajcie mi tę lemoniadę. No i łapcie oczywiście maskotki. Moje ukochane miśki z dzieciństwa. Ach, są piękne, pani dyrektor. W zamian za to dostanie pani najpyszniejszą lemoniadę. Nigdy pani czegoś takiego na pewno nie piła. Jestem przekonana, że będzie dobra, ale... aż się wzruszyłam. Moje kochane dzieci ze szkoły są takie dobre. Liczę na to, że uzbieracie mnóstwo maskotek dla małych dzieci. Pyszna lemoniada, najlepsza na świecie. Pędzę, wpadnę później. Powiecie, ile udało się uzbierać. I co, dziewczyny, jak tam idzie? Macie jakieś fajne maskotki? O, ten misiu mi się podoba. Jest mega. Zostaw to! Zostaw to! To nie są maskotki do zabierania. Oddawaj! Masz maskotkę, to dostaniesz lemoniadę. Ale ja chcę dostać lemoniadę, nie mam maskotki. No dajcie się napić, dziewczyny, dajcie, dajcie. Po co wam te durne misie? Sam jesteś durny. Miśki, akcja charytatywna. Zbiórka maskotek dla biednych dzieci z domu dziecka. O rany, co za głupia akcja. To co, nie dostanę lemoniady? Nie, nie dostaniesz, tylko w zamian za maskotkę. Ta, ciekawe. Jeszcze zobaczymy, kto z was będzie mieć więcej maskotek, wy czy ja. Zobaczymy. Co za głupol, trzeba na niego uważać. Masz rację, Kaśka, daj odłożymy tutaj te maskotki. Hej, mamy ich coraz więcej, ale faktycznie mogłoby przyjść więcej ludzi. Chcecie więcej ludzi? To jestem. Łapcie maskotkę, moją ulubioną cytrynkę. I dawać mi tę lemoniadę. O, wypiję prosto z banka. Jest przepyszna. A co wy macie takie miny, dziewczyny? A wiesz, Patryk, spodziewałyśmy się, że będzie więcej ludzi. A macie jakąś reklamę? Taką, która będzie widoczna z daleka? Nie, nie mamy. To poczekajcie chwilkę. Wezmę tylko kredki, jakąś kartkę. Chwilę, moment, chwilę, moment. I mamy to. Zbiórka maskotek, idealny plakat. Dzięki temu każdy was zobaczy z daleka. Dzięki temu każdy będzie wiedzieć, gdzie ma iść. O, proszę bardzo, zbiórka maskotek. Teraz każdy będzie wiedzieć, że musi przyjść tutaj. Och, dzięki, Patryk. Ej, to chyba działa. To naprawdę widać z daleka. No nie wierzę, ile ludzi przyszło. Kaśka, czy nam starczy lemoniady? Starczy, starczy dla każdego. Patty, Patty, ty też jesteś? Jestem, dziewczyny, jestem i łapcie. Zaraz was zasypię maskotkami. Przyniosłam swoje ulubione pluszaki, bo wiecie co? Jestem mega spragniona i mam ochotę na tę waszą lemoniadę. Och, wygląda tak apetycznie. I wiecie co? Radzę wam rozlać lemoniadę już do wszystkich szklanek, bo tutaj idzie mnóstwo osób. Masz rację, Patty. Nie no, nie wierzę, zobaczcie. Kolejne osoby przychodzą. Co one robią? Rzucają maskotki. Są takie dobre, że już nawet nie chcą lemoniady. O, i nawet dzieci przyszły oddać swoje zabawki. I nasi przyjaciele ze szkoły. Oliwka, Oliwka, tutaj w tę stronę. Już idę, też mam dla was maskotkę. I przyszłam posmakować tą słynną lemoniadę Kaśki. Proszę bardzo, maskotka. A oto lemoniada. Wygląda naprawdę apetycznie. Wiecie co? Poproszę od razu dwie porcje. Bo jestem mega spragniona. Szłam tutaj do was pieszo. Przez pół miasta. Ale widzę, że zbiórka jest udana. Ej, jeszcze ja, jeszcze ja. Mam maskotkę. O, tutaj taką wielką, zobaczcie. O, ledwo mi się zmieściła do plecaka. No nie wierzę.
Gośka, co my teraz z tym zrobimy? Gośka, spójrz tylko na to! O rany boskie, Kaśka, dlaczego ty płaczesz? Zobacz, ile maskotek, ile przytulanek, ile misiów. Wszystko dla dzieci. Właśnie dlatego, że nam się udało, że zbiórka tak świetnie nam poszła. Wiesz co, musimy to teraz wszędzie gdzieś schować. Dzieci będą przeszczęśliwe. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę ich uśmiechy na twarzy. Ale poczekaj, wszystkie maskotki najpierw wyrzucimy tutaj na środek, a następnie musimy je schować do jakiejś wielkiej skrzyni. Myślę, że ta skrzynia będzie w porządku. Tylko czy to tam wszystko się zmieści? Tych maskotek mamy tak dużo. W razie czego, wiesz co, Gośka, weźmiemy drugą skrzynię. Ale to będzie ciężkie, patrz. O nie, maskotki powoli się już tam nie mieszczą. O nie, maskotki się już tam nie mieszczą. Pierwsza skrzynia zapełniona. Teraz czas na kolejną. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, udało się. Hip, hip, hura, te dwie skrzynie są wypełnione aż po same brzegi. Wiesz co, musimy iść po kogoś dorosłego, aby nam pomógł to zabrać. Ej, na pewno, może Patryk nam pomoże. On jest taki silny, jakby był dorosły. Patryk, Patryk! Nie chciały dać mi lemoniady za darmo. No to teraz się policzymy. Co my tutaj mamy? Wow, ile maskotek! Podobają mi się. A wiem, co zrobię. Głupie dziewczyny dostaną nauczkę. Biorę te dwie skrzynie. Calutkie, wypełnione maskotkami, tylko... A, wiem, co zrobię. Te dwie skrzynie zabiorę, a podłożę dwie identyczne, tylko że puste. No to dziewczyny się zdziwią. O tak, to będzie moja zemsta. Głupie dziewuchy. I co, ja mam zabrać te dwie skrzynie. Ej, dziewczyny, one są lekkie. Co, wy nie miałyście siły, aby ich przesunąć? Nie, niemożliwe. Jeszcze przed chwilą były mega ciężkie. Mówię ci, są po same brzegi wypchane maskotkami. Dobra, dobra, nie gadajcie, tylko bierzcie te skrzynie. Szybko do dzieciaków. Coś mi tutaj nie pasuje. Te skrzynie są naprawdę lekkie. Gdzie one upchały te maskotki? Co? Co? Pusto? Co? Gdzie są maskotki? Kaśka! Kaśka! Gosia! No Patryk, co jest? Zamykaj te skrzynie w tej chwili i zabieraj je szybko. Kaśka, ty ich nie zamykaj, ty je otwórz. Kaśka, ty zajrzyj do środka. Co jest? Zazdrościsz, że jest tyle maskotek? Co jest grane? Gdzie one są? Przecież one tu jeszcze były. Gośka! Co jest grane? O rany! Ktoś nam zabrał maskotki! Kto to zrobił? Dzieci na nas czekają! Wiecie co, dziewczyny? Ja to sprawdzę. Wypędźcie do dzieciaków. Wytłumaczcie sytuację, dajcie na razie te dwie maskotki, a ja chyba zgłoszę to na policję. To jest poważne przestępstwo! I jak my to mamy im powiedzieć, Kaśka? Jak my mamy powiedzieć, jak te dzieci czekają na te maskotki? Nie mam pojęcia, Gośka, ale musimy dać radę. O, to wy, dziewczyny, pamiętam, z akcji charytatywnej. Jak, udało się coś uzbierać? Tak, dwie skrzynie pełne maskotek. Wow, a gdzie są te skrzynie? Ktoś nas okradł, ktoś zabrał te maskotki, zbierałyśmy je przez cały dzień. O rany, tak mi przykro, a dzieci czekają. No trudno, ale niech pani chociaż zabierze te dwie maskotki, a my obiecamy, że to wszystko odnajdziemy i damy dzieciom. No dobrze, chyba nie powinny być smutne. Kradzież maskotek? Kradzież na akcji charytatywnej? Przecież to skandal! Ja jestem wściekły! Moja dziewczyna i przyjaciółka zostały okradzione. Sam widziałem, miały mnóstwo maskotek, aż ktoś przyszedł i pod ich nieuwagę zabrał je wszystkie. To jest poważne przestępstwo. Kradzież ważnej zbiórki. Musimy znaleźć tego złodziejka. Co ty tam gadasz? Co ty tam gadasz, więźniu, bo nie rozumiem. A ja chyba wiem, kto to zrobił. Tak, to mów. A, otwórz celę. No dobrze, mów co wiesz. Chyba wiem, słyszałem takiego młodego jednego chłopaka, który kręci się zawsze w szkole i coś tam mówił jeszcze wczoraj, zanim mnie wpakowaliście do celi, że on będzie brał udział w jakiejś akcji charytatywnej. Ale jak widać, on nie zbiera maskotek, tylko je kradnie.
Co? Czemu mnie zamykasz? Dzięki wielkie za pomoc. Czy Patryk wiesz, kto to może być? Ach tak, chyba wiem. To Olivier. On udawał zawsze naszego kolegę, ale faktycznie dziwnie się wypytywał o tę zbiórkę. Dobrze, szybko to załatwmy. Jeszcze dzisiaj uda się maskotki oddać dzieciakom. To on, widzę go, panie policjancie, jest tam. Zatem chodźmy szybko. A co tutaj się dzieje? Ups, nic takiego, ja sobie sprzątam. Przecież on bierze te maskotki i pakuje je teraz do worka. To on poznaje. Te maskotki były zebrane na akcji charytatywnej. Czy to jest prawda? Lepiej się przyznaj. Tutaj policja to Life World. Lepiej powiedz całą prawdę, bo źle skończysz. A niech to! No, co mam powiedzieć? Te maskotki były takie fajne. Oddawaj je w tej chwili, gdzie one są? Dawaj te skrzynie! A proszę bardzo, oto te skrzynie, pełne maskotek, proszę bardzo. W workach też są maskotki. No co, chciałem ich trochę. Ale to nie są twoje maskotki. Niestety zostajesz aresztowany. Oj, złodziejaszku. Będziesz siedzieć w więzieniu. Udało się, chociaż jestem wściekły. Prawie by te maskotki trafiły do złodzieja, a nie do dzieci. No i niestety, kochane dzieci, ale dzisiaj maskotek nie dostaniecie. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek je dostaniecie, bo miałyśmy ich tak dużo, a niestety zostałyśmy okradzione. Stop! Kaśka, Gośka, odzyskałem je! Złodziej złapany, a ja mam maskotki, zobaczcie, dziewczyny! Wszystko jest uratowane! Hip, hip, hurra! Dzielny Patryk, ale jak ty to zrobiłeś? Z pomocą pana policjanta, niczym detektyw. Wytropiłem złodzieja. Wiecie, to Olivier z naszej szkoły. Był zazdrosny o te maskotki. A teraz maskotki lądują do dzieci. Maskotek jest tak dużo, że dla każdego starczy. Zbiórka się udała, a Olivier siedzi w więzieniu.